Wiadomo, jak ważna jest dla aktora, mężczyzny muzykalowego rola Tony'ego. A jaki ten muzykal jest dla Was? Bo tutaj można powiedzieć o takim średnim traktowaniu kobiet, prawda? Niestety tak. Niestety tak jest w tym musicalu, że to kobiety kochają, a faceci je ranią. Przynajmniej jeśli chodzi o Annette. No jest to duże wyzwanie, wrócić do tamtych czasów. Zwłaszcza kiedy nie żyłyśmy w tych czasach. Tak, już. Wczuć się w nastolatka z lat 70. W jego wrażliwość, poczuć jego problemy, chociaż wydaje mi się, że te problemy też są uniwersalne, także gdzieś możemy czerpać ze swojego warsztatu, ze swoich doświadczeń. No i staramy się stworzyć zupełnie jakąś nową rolę, bo odbiegamy mimo wszystko trochę od filmu, bo nie da się tak jeden do jednego też na deskach teatralnych czerpać z konkretnych postaci już wykreowanych. No i to większa frajda, jak się buduje coś samemu, niż bazuje na tym, co już jest. No tak słyszałem za kulisami, że musiał być tytuł zamiennik czy następca Grease, prawda? Więc gorączka sobotniej nocy, ale to chyba tylko takie pozorne podobieństwa, prawda? Zdecydowanie pozorne. Te sceny w dyskotece tak naprawdę są odskocznią od takiego szarego życia tych nastolatków. Ten musical opowiada trochę też o życiu bez perspektyw. Życiu, w którym ta praca nie daje jakiejś takiej satysfakcji życiowej, gdzie bardzo małe są możliwości rozwoju i tylko jedyna możliwość wyżycia się na dobrą sprawę i spełnienia jest tylko i wyłącznie w tej dyskotece. Więc tego i w tańcu. Dlatego oni z tego szarego życia i szarej pracy idą do tej dyskoteki, piją alkohol, biorą narkotyki, po prostu się bawią, czerpią z życia, zapominają o Bożym świecie niejednokrotnie. Tak. Bo to był film kultowy, jak wiemy wszyscy. Wybuchła niezwykła popularność disco, prawda, to był sztandarowy film tamtego czasu, ale z jednej strony no, młodzież się nie zmienia, prawda? Musi mieć swoją subkulturę. Ja wiem, że disco teraz nie chodzi za bardzo, ważniejsze jest elektro i tak dalej, ale co wyście znalazły dla siebie młodych panien w tym muzykalu? To jest tylko ramota, czy coś takiego, na czym można nadbudować rolę, jak pogłębiono psychologicznie, chociażby troszkę znalazłyście panie? Pogłębiono psychologicznie na pewno. Coś, co dla mnie osobiście jest obce, to uciekać się do aż tak desperackich czynów, żeby kogoś zdobyć. Ja chyba... Poniżacie się? Tak. Tak. Jest upadek zdecydowanie, ale to co mi się wydaje, też to dotyczy nie tylko postaci Annette, ale też postaci chłopaków The Faces i również Tony'ego, że prędzej czy później te dzieciaki, które sobie żyją i balują w klubie, dopadają po prostu konsekwencje ich działań. I to bardzo bolesne konsekwencje, nie będę tutaj za bardzo zdradzać, ale wydaje mi się, że to jest takie otrzeźwienie dla wszystkich, że jednak warto czasem trzymać kontrolę nad sobą, a nie tak zupełnie tracić w tym klubie. Na koniec pytanie o gatunek. Jaki to jest musical? Czy on jest głównie tańczony i śpiewany? Czy widzieliśmy też scenę aktorską, prawda? Która rozgrywa się tworząc jakiś rysunek socjologiczny w postaci i tak dalej. Wydaje mi się, że tak jak wspominałam, że to będzie takie zestawienie dwóch światów. Będzie to musical owszem kolorowy, będzie w nim dużo tańca w tych scenach klubowych, ale ma to na celu skonfrontowanie po prostu dwóch rzeczywistości, tej szarej, tej rzeczywistości bez perspektyw i tej kolorowej, wesołej, z muzyką BG-sów, absolutnie fenomenalną. Bo historia tak naprawdę jest dramatyczna, bardzo. I jedynie co to musicalem czynią właśnie te kolorowe sceny. Lila Róż, prawda? Bo tutaj widać, że drugi plan, nie wiem czy wy to widzicie, drugi plan jest taki zaciemniony lekko. Soliści są mocno wyeksponowani, a drugi właśnie taki Lila Róż. Widzicie to, czy nie? Tak, jest tak, ale to też wynika z tego po prostu, że mam wrażenie, że to wyciemnienie tego tyłu robi też tą masę klubową, te dymy, odwzorowanie jak najbardziej tej atmosfery klubowej przede wszystkim, tłoku, ilości ludzi.
Także. I mroku. Mroku trochę też. Dziękuję bardzo. Dziękuję.